Cześć, jestem Izabela i wraz z LifeKit i Pauliną Mastich organizuję dla Was nowy cykl związany z rekrutacją pracowników do Waszych żłobków i przedszkoli. Zanim jednak cykl się rozpocznie, a stanie się to 6 maja, to przygotowałam dla Was kilka wskazówek dotyczących tego, jak odczytywać komunikację niewerbalną potencjalnego kandydata na pracownika, szczególnie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jaką rolę mogą wtedy odgrywać nasze ramiona, ręce i palce. Chodźcie na spacer, pogadamy. Zazwyczaj bywa tak, że cały stres, to co nas niepokoi, gromadzi się właśnie gdzieś mniej więcej w okolicach ramion i naszego karku. To dlatego po tym najłatwiej jest rozpoznać, że ktoś jest spięty. Jeżeli chodzi o ułożenie ramion podczas rozmowy, to szczególnie można tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jeżeli ramiona są mocno podniesione, no to oznacza, że występuje u naszego rozmówcy lekkie napięcie. Dla nas to jest na przykład fajna wskazówka, że powinniśmy postarać się trochę to napięcie rozładować. Takie ułożenie ramion zapewne jest Wam znane, bo ono dość powszechnie kojarzy się z postawą zamkniętą. Nie zawsze tak się dzieje, niektórym jest się po prostu wygodnie tak skrzyżować i trzymać ręce, bo na przykład nie wiedzą, co z nimi zrobić. Ale rzeczywiście przyjęło się, że to jest taka bardziej postawa zamknięta i warto zwrócić na to uwagę, bo wtedy wiemy też, że może powinniśmy pokierować rozmowę trochę luźniej i często, w momencie, kiedy nam się to uda, to w którymś momencie zauważymy, że te ramiona rzeczywiście się rozkrzyżowały i wróciły do takiej bardziej otwartej pozycji. No bo właśnie, takie swobodne opuszczenie ramion, czy gdzieś ułożenie ich, otworzenie klatki piersiowej oznacza, że jesteśmy bardziej zrelaksowani i podchodzimy do rozmowy w sposób luźniejszy. Nie wiem, czy wiecie, ale podobno, jeżeli z kimś się dobrze dogadujemy, to w rozmowie zaczynamy nieświadomie często odwzorowywać gesty tej osoby. Więc warto na to zwrócić uwagę, jeżeli coś takiego zauważycie, to prawdopodobnie fajnie Wam się z kimś rozmawia i jest też duże prawdopodobieństwo, że tej osobie dobrze rozmawia się z Wami. Dłonie to jedno z najważniejszych narzędzi, jakimi może posługiwać się człowiek. I bardzo wiele jest też w stanie powiedzieć o tym, jak się czuje nasz rozmówca. Po pierwsze, za dłońmi możemy w pewien sposób się schować. Czyli na przykład, kiedy zakrywamy części twarzy, albo gdzieś się opieramy, albo zakrywamy usta, co często jest też postrzegane jako znak, że ktoś może mieć nieszczere intencje, albo wręcz nas okłamywać w rozmowie. Ale bardziej mam tutaj na myśli takie chowanie się w momentach stresogennych, jakimi z całą pewnością jest rozmowa rekrutacyjna. Przynajmniej dla większości osób. Po drugie, mogą też sygnalizować pewną otwartość albo nawet władczość. Zauważcie, że ręce możemy kierować do naszego rozmówcy albo wewnętrzną częścią dłoni, albo zewnętrzną. Podobno, jeżeli nasz rozmówca kieruje ręce bardzo otwarcie do nas tą zewnętrzną częścią dłoni, to właśnie świadczy o jego takim luźnym podejściu do rozmowy i też właśnie o szczerych intencjach. Natomiast doszukałam się informacji, że jeżeli kierujemy dłonie tą zewnętrzną częścią, to wychodzimy na bardziej władczych i czasami możemy mieć tutaj do czynienia z wnioskiem, że ktoś, kto w ten sposób mocno gestykuluje, chce na nas wywrzeć wrażenie niekoniecznie przyjacielskie, ale bardziej takie właśnie władcze, ambitne. Warto zwrócić również uwagę na to, czy nasz rozmówca w ogóle gestykuluje. Jeżeli nie, to znaczy, że albo jest bardzo zdenerwowany, albo niezbyt pozytywnie podchodzi do tej rozmowy. Najbardziej wskazany, również w Waszym wypadku podczas rozmowy rekrutacyjnej, jest taka swobodna gestykulacja, która gdzieś tam podąża za tym, co mówimy, natomiast niezbyt dobrze odbierana jest bardzo nachalna, bardzo szybka i agresywna gestykulacja. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do takiego w ogóle otwierania znowu klatki piersiowej razem z naszymi dłońmi na zewnątrz, podobno wywodzi się to z tego, że w ten sposób wysyłamy nieświadomy komunikat do naszego rozmówcy, że nie jesteśmy uzbrojeni, więc nie mamy złych zamiarów. A o to nam przecież chodzi. Bardzo dużo o tym, jakie mamy nastawienie do rozmowy, mogą też powiedzieć nasze palce. Po pierwsze, chyba taką najpopularniejszą rzeczą, którą robimy z naszymi dłońmi i palcami, to takie trochę nerwowe, a nawet nie do końca nerwowe, co po prostu uwalniające stres albo gdzieś uciskanie rąk. No tutaj zależy od człowieka. Ja na przykład często kiedyś się nawet nie tyle denerwuję, co nudzę, albo nie nudzę, ale bardzo czegoś słucham, no to uciskam sobie gdzieś ręce albo coś robię z palcami. To nie jest wcale zła oznaka, to może być oznaka po prostu takiego całkowicie nienegatywnego uwalniania stresu.
kolejną oznaką jest bębnienie palcami o jakąś powierzchnię, nie wiem, o krzesło, o stół, czy nawet właśnie o własną rękę. To już może świadczyć albo właśnie o tym, że jesteśmy rozmową znudzeni, albo że coś nam się w tej rozmowie nie podoba. Na przykład nie podoba nam się to, o czym w danej chwili rozmawiamy, czyli powiedzmy warunki, które rozpatrujemy w danym momencie związane z pracą, tak w kontekście rozmowy rekrutacyjnej. I kolejny gest, nie do końca uznawany za pozytywny, to częste wskazywanie na kogoś palcem, często nieświadome, a traktowane jako taki trochę natarczywy gest, który też ma pokazać naszą władczość albo zdenerwowanie w tym wypadku. No i niestety, jeżeli to my jesteśmy tą osobą, na którą w rozmowie często ten palec kieruje, to generuje w nas spore napięcie i stres, nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi. Dzięki za wspólny spacer po pięknych okolicach, no i za pogłębianie wiedzy o komunikacji niewerbalnej. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie więcej o pełnej postawie ciała, już nie tylko o rękach, a tymczasem zapraszam Was oczywiście do zapisów na cały cykl związany z rekrutacją pracowników, które są już otwarte i bezpłatne. Zaczynamy 6 maja i mam nadzieję, że będziesz tam ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku.